Trójkąta dramatycznego Cartmana omówiłam w jednym z filmów, które ostatnio odświeżaliśmy na kanale i uważałam, że powiedziałam na ten temat już wszystko i nigdy więcej nie będę musiała nagrywać takiego filmu, ponieważ to, co powiedziałam w tamtym filmie, jest moim zdaniem tak mocne, tak prawdziwe, tak dramatyczne i tak bardzo oparte na żywym przykładzie mojego błędu, tego, że to ja byłam wybawcą, wybawca, oprawca. Opowiedziałam swój przykład i uznałam, że powiedziałam już wszystko, ale nie. Dopóty żyjemy, dopóki możemy się zdziwić. Grzechem by było, jeśli się uprawia psychoedukację, nie wykorzystać tego przykładu, żeby wyjaśnić, czym jest trójkąt dramatyczny Cartmana, ponieważ właśnie to jest tak wyolbrzymione, tak wykrzywione, tak w ogóle absurdalnie niedorzeczne, że lepszego przykładu już nie będzie. To nie jest opowieść o superbohaterstwie. To jest opowieść o tym, że każdy kij ma dwa końce, że każdy blask ma swój mrok, że rzeczy nie są zero-jedynkowe, trudne rzeczy nie są proste, chore rzeczy nie są proste, chore rzeczy są skomplikowane. W kącie dramatycznym nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Kto pracuje na oddziale ginekologii w naszym szpitalu? Zwykła szmata, prostytutka, pospolita. Jak nazwać Katarzynę, która wykradła kościołowi wspaniałego kapłana, pokazała mu swoje splugawione krocze, zaprowadziła do swego mieszkania, napluła Chrystusowi w twarz i jest dumna, że to dla niej zostawił służbę przy ołtarzu, w konfesjonale, a obrabia jej dupę. Oby ziemia ją pochłonęła. Taki wstyd dla szpitala, miasta i naszej parafii. Przed oczy Twoje, Panie, święty Boże, święty mocny. Parafianie z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Nazywał wybawcę, poprawcę właściwym określeniem kibic. A z tego wszystkiego nie wychodzi żadne wyższe dobro, tylko i wyłącznie merkantylne. Merkantylny zysk ofiary lub wybawcy. W imię wyższego dobra działała hiszpańska inkwizycja. W imię wyższego dobra powstał cały komunizm. Krwawa ideologia, krwawa polityka, krwawa już ponad 100 lat, która nadal prowadzi do zwiększania podziałów społecznych w imię zmniejszania podziałów społecznych. Trzeba spojrzeć na skutki i zobaczyć, czy w skutkach są realne wartości.